Po pierwsze, panie redaktorze, robimy wszystko, żeby to były najtańsze paliwa w Europie. To są jedne z najtańszych paliw w Europie, jak wiemy. Po drugie, panie redaktorze, niektórzy mówią, baryłka spada. No to właśnie. nieprawdą jest, bo panie redaktorze, raz spada, teraz znów jest kwestia związana z zmniejszeniem wydobycia, decyzja OPEC, więc baryłka poszła do góry. My ropę kupujemy generalnie, Brent to jest ponad 85 dolarów, oczywiście rosyjski Ural jest ponad 60 dolarów, ale to jest bardzo duży dyskont. Wszyscy chcieliśmy kupować ropę nie z Rosji, by nie finansować wojny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na ceny wpływa również kurs dolara. Porównuje się jakieś czasy do tyłu, ale wtedy dolar kosztował 3,60. Dziś ten dolar kosztuje 4,20, 4,30 generalnie, a my przecież rozliczamy się w dolarach. Następna kwestia, kwestia biododatków. Biododatki poszły w ciągu paru lat 100% do góry. Kwestia CO2, które poszło do góry. I tak naprawdę mówiąc, przecież jeszcze w państwie są daniny do państwa, to jest ponad 50%, panie redaktorze. I jeszcze kwestia siły pracy. W ciągu 10 lat praktycznie wynagrodzenia poszły 100% do góry. W związku z tym to wszystko trzeba brać na cenę paliw. Dlaczego te paliwa nie mogą być tańsze? Robimy wszystko, żeby te paliwa były w takiej cenie, żeby ich w Polsce nie brakło. I dlaczego mogłoby tych paliw braknąć? Nawet gdybym obniżył te paliwa, to automatycznie zachwiałbym parytet importowy do Polski. To znaczy? To znaczy 5 milionów ton paliw importują do Polski inne podmioty. Więc jeżeli ja wykorzystałbym swoją pozycję i to musiałbym kupić paliwo generalnie to importowane do Polski drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Z racji tego żaden podmiot zewnętrzny nie kupi paliwa drożej, żebym ja ręcznie trzymał cenę i żeby on mógł w Polsce sprzedać taniej. I co, zabrakłoby strony, paliw? Dokładnie tak. Zabrakłoby około 5 milionów paliw. To jest około tak 20% paliw, które jest importowane do Polski. To już przerabiali, panie redaktorze, Węgrzy, jak pan wie. To